Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj odwiedziłam drogerię Heba, także Rossmann, także przychodzę do Was z holem kosmetycznym. Jeżeli jesteście ciekawi, co kupiłam, to proszę zostańcie ze mną. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, są chusteczki z firmy Baby Dream Extra Sensitive. Ja kupiłam 30 sztuk w opakowaniu. Jestem z tego opakowania bardzo zadowolona. Wcześniej kupowałam opakowania większe, ale te u nas się sprawdzi naprawdę idealnie, ponieważ nie zajmuje dużo miejsca w torebce, a jest oczywiście bardzo, bardzo przydatne, zarówno do przetarcia twarzy, makijażu, dłoni. Czasami też przecieram tymi chusteczkami kurze, przecieram stół, przecieram buty. Bardzo często wycieram również nimi buty. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, ponieważ one są jak dla nas wielofunkcyjne po prostu i wielozadaniowe. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Tutaj nie ma absolutnie zapachu. Dobrze, następna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to myjka z firmy Rossmann. To jest ta seria For Your Beauty. Wygląda następująco. Ja jestem zwolenniczką myjek, a moja, że tak się wyrażę, już jest zjechana, także musiałam kupić nową. Następna rzecz to jest Schwarzkopf Got to Be matowa pasta dla mojego męża, 100 ml, bardzo, bardzo fajna pasta, w zasadzie nie wiem, czy jest fajna, czy nie, ale opakowanie jest bardzo fajne, zapach jest bardzo fajny i mam nadzieję, że działanie również, mam nadzieję, pięknie pachnie, typowo salonowo, mam nadzieję, że działanie będzie również rewelacyjne, ponieważ mój mąż zapuszcza teraz włosy, zapuszcza tutaj ten fragment i ciężko mu po prostu bardzo ustawiać włosy i chciałby uzyskać bardzo mocne utrwalenie, ale absolutnie bez efektu sklejenia, także wydaje mi się, że ta pasta będzie rozwiązaniem. A jeżeli Wy może znacie jakieś lakiery utrwalające mocno, ale nie nadające efektu takich sklejonych włosów, czyli takich naturalnych, żeby był naturalny efekt, to proszę napiszcie mi pod filmikiem, a będę bardzo wdzięczna. Dobrze, kolejna rzecz to są dwa balsamy z firmy Vaseline. Jeden to jest aloesowy, drugi to jest kakaowy. Jestem ogromnie ciekawa tych produktów. Przepięknie ten aloesowy, przepięknie pachnie aloesem. Dla mnie to jest właśnie typowy zapach aloesu, który często odnajduję w zapachach, w kosmetykach, które mają właśnie aloes w składzie, więc ten zapach mi się naprawdę bardzo dobrze kojarzy i bardzo mam nadzieję, że bardzo dobrze się u mnie również sprawdzi. A ten pachnie przepięknie kakaem, to nie jest absolutnie zapach zjełczałego masła. Jest to przepiękny, prawdziwy zapach kakao, także tego też jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Jeżeli Wy miałyście już wcześniej te balsamy, to proszę napiszcie mi, czy jesteście zadowolone, czy nie. A jedynym minusem, który był napisany, to była informacja od producenta, że wchłania się szybko, nie pozostawiając tego uczucia. Ja mam nadzieję, że jednak to uczucie tłuste, że ten tłusty film będzie, ponieważ jak wiecie, ja lubię tłuste, lubię treściwe, bogate konsystencje, więc na to liczę. Kolejna rzecz, co również z tej firmy, jest to wazelina w tym malutkim opakowaniu, to jest 50 ml. Postanowiłam, że kupię tą, chciałam kupić ziaję ponownie, ale postanowiłam, że teraz się skuszę na tą, ponieważ na tą akurat była promocja. Dobrze, kolejna rzecz to jest ziaja Soft, to jest ta kulka moja ukochana, którą wielbię i kocham, także kolejny raz ją po prostu kupuję. Kolejna rzecz to jest Isana. Wszystkie już dziewczyny na Instagramie widziałam, miały ten produkt. Jest to mydło zimowe w płynie z ekstraktem wanilii. Wygląda następująco, jest przeuroczy i przekochany, jeżeli chodzi o szatę graficzną tego produktu. Tutaj jest 500 ml, ma pompkę, także wydaje mi się, że się sprawdzi super do zarówno do kąpieli, jak i do mycia po prostu rąk. Dobrze, następna rzecz to jest to Palmolive. Jest to żel 750 ml dla mojego męża. Zawsze bierzemy ten zapach i zawsze ilekroć jest promocja, to kupujemy, ponieważ bardzo lubimy ten produkt z pompką, także kolejny raz mój mąż dostanie ten żel zarówno do ciała, jak i do włosów. Następna rzecz to jest również firma Palmolive. Myślałam, żeby sobie w ogóle kupić żel pod prysznic Dove, ponieważ one mają takie też bogate, treściwe konsystencje, ale tym razem pomyślałam sobie, że jak jest ten w promocji, to spróbuję i zobaczymy, jak się będzie u nas sprawdzał ten. To jest żel zarówno do kąpieli, jak i do podprysznic dla dzieci. Ale postanowiłam, że kupię go dla siebie i dla mojego syna. W sensie kupię go dla dziecka, ale również będę go stosowała. I to jest żel i płyn do kąpieli dla dzieci. Posiada delikatną formułę, jest wzbogacony ekstraktami 100% naturalnego pochodzenia z migdałów i z aloesu. Także super informacja dla mnie. A także, jeszcze Wam tego nie mówiłam wcześniej, ale też patrzyłam oczywiście na konsystencję tego produktu już w sklepie będąc. Jest bardzo treściwa, jest taka mleczna, także to mnie ogromnie cieszy i jestem bardzo po prostu ciekawa tego produktu, jak on się u nas sprawdzi. Bo ja, tak jak wiecie, bardzo lubię te treściwe konsystencje, bardzo lubię te takie bogate, mleczne żele pod prysznic, także jesteśmy ciekawi. W ogóle zapach jest przepiękny. Dobra, tutaj jest chyba pusto, jeżeli chodzi o Rossmann, a teraz jeszcze drogeria Hebe. Tutaj już jest niewiele, ale postanowiłam, że również Wam pokażę.
Pierwsza rzecz to jest krem do depilacji pach, rąk i okolic bikini i Vline. To jest już któreś moje opakowanie z kolei. Niestety nie jest mi po drodze do Netto, by sprawdzić, czy jest ten mój ukochany krem do depilacji z firmy Jaśmin. Jeżeli macie Netto koło siebie, to sprawdźcie. Jest rewelacyjny naprawdę i kosztuje grosze. Ten jest równie dobry, ale niestety muszę go troszeczkę dłużej przytrzymać. Ale jestem z niego zadowolona, także kupiłam go w kolejny raz. Następna rzecz to są plastry z woskiem. Jeszcze teraz sprawdzę jakoś tak. Jakieś takie lekkie są. Dobra, są. Plastry do depilacji z woskiem z firmy Joanna. To jest ta seria Sensual. Ja jestem bardzo z niej zadowolona, także kolejny raz je również kupiłam. Następna rzecz to jest samopalacz w piance, który stosuję już od bardzo, bardzo długiego czasu. Co jakiś czas go zdradzam, ale niestety ten u mnie się sprawdza jak najlepiej. Po prostu najlepiej się u mnie sprawdza. Tu jest 150 ml, opakowanie z pompką. W Hebe kosztuje najtaniej, także jeżeli lubicie ten produkt, to zachęcam, żebyście go kupili w Hebe, ponieważ kosztuje tylko i wyłącznie 15 zł. Wszędzie indziej kosztuje... Gdzie indziej kosztuje 19. Dobrze. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to... krem BB z kwasem salicylowym, to jest ten produkt z firmy Maybelline. Wygląda następująco, tutaj jest 30 ml, ja mam kolor light, także zobaczymy, jak się ten produkt u mnie sprawdzi. Jestem również ogromnie go ciekawa. Dobrze, z mojej strony to wszystko, to są wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać. Chciałam również powiedzieć, że znowu zajrzałam do, przez akurat przypadek, idąc Oławską, patrzę, wszystko za 3 zł, czyli coś dla mnie. Weszłam, kupiłam kilka rzeczy, ale oczywiście pokażę Wam te rzeczy w następnym holu lumpeksowym. Dobrze, z mojej strony teraz już naprawdę to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!